Witam w kolejnym odcinku Meister Dice List. Dzisiaj, zgodnie z obowiązującymi w tym programie zasadami, kolejna lista, tym razem dzisiaj będą moje ulubione teleturnieje TVP1. Telewizyjne jedynki. Jak wiemy, na jedynce leciało kilka teleturniejów, kilkanaście właściwie, różnych, i to polskich formatów, i to zagranicznych. No i wśród tych teleturniejów wybrałem 11 takich moich, które mnie osobiście przypadły do gustu najbardziej i dobrze mi się kojarzą. No a kostka zrobiła już swoje, czyli ustaliła kolejność na tej liście. Jak już powiedziałem, teleturniejów jest 11, pochodzą z różnych okresów. Najstarsze z lat 90. No ale zresztą sami zobaczycie, co na tej liście jest. Tak więc, najlepsze teleturnieje TVP1. Łognia. Miejsce 11. Jaka to melodia? W pierwszym i w drugim rzucie po jednym oczku. Miejsce 10. 21. W pierwszym rzucie jedno oczko, w drugim rzucie dwa oczka. Miejsce 9. Piraci. W pierwszym rzucie jedno oczko, w drugim rzucie cztery oczka. Miejsce 8. Cybermania oraz Cybermycha. To ten sam teleturniej, tylko że w różnym opakowaniu. W pierwszym rzucie jedno oczko, w drugim rzucie sześć oczek. Miejsce 7. Miliard w rozumie. W pierwszym i w drugim rzucie po dwa oczka. Miejsce 6. The Wall. W pierwszym rzucie dwa oczka, w drugim rzucie trzy oczka. Miejsce 5. Rodzina wie lepiej. W pierwszym rzucie trzy oczka, w drugim rzucie dwa oczka. Miejsce 4. Gra słów krzyżówka. W pierwszym rzucie 3 oczka, w drugim 6 oczek. Miejsce 3. Postaw na milion. Wystarczył tutaj tylko i wyłącznie jeden rzut. 4 oczka. Miejsce 2. Randka w ciemno. W pierwszym rzucie 6 oczek, w drugim rzucie 3 oczka. I miejsce 1. Zwycięzca tej listy Meister Dice List to 1 z 10. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim rzucie po 6 oczek. To były moje ulubione teleturnieje TVP1, ustawione w kolejności wedle rzutu kostką. A jakie są wasze ulubione teleturnieje TVP1? Ile ich jest? Piszcie wasze osobiste listy w komentarzach. Oczywiście w przypadkowej kolejności, jeżeli będzie dużo dobrego materiału, zrobimy nawet spin-off na dwójce. Teraz wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Meister Dice List. Cześć!